no bo to ja tylko potwierdzę. Jeżeli pani Marcina Sygna Wrocławska. Są teorie, że no, kto płaci no, przypadek spraw rodzinnych, którymi ja w jakiś sposób tam żyję, no, dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że nie widząc człowieka, można z niego zrobić paranoika, wariata, no bo on za to zapłaci, nie widzi dzieci. Pójdzie, zrobi prywatnie, to też tak jest, że zrobi super opinię i matka jest w stanie dobra. Nikt po prostu tego nie bada, nikt nie obserwuje tych ludzi, nic w tym kraju się nie liczy. I myślę, że te opinie to się przekładają i na sprawy karne, i sprawy rodzinne, no na wszystko, dokładnie tak jak pan mówił. No niestety to środowisko jest zepsute tam i chyba już nie ma co leczyć. Nie tylko to. No, to środowisko prawników zajmujących się sprawami rodzinnymi, no bo ja głównie też się tymi sprawami zajmuję. To istnieje chyba taka powszechna opinia, że te wyroki to piszą biegli, a nie sędziowie. Tak? A wciąż pokutuje jakiś taki fetysz tych znaczków przed nazwiskiem i czasami jest ciężko to przezwyciężyć. To samo mamy no, jakby te dwie dziedziny, którymi się zajmuję, czyli prawo rodzinne i opieka nad dziećmi plus te sprawy medyczne. One mają mnóstwo wspólnego, że tam nie ma jakiegoś obiektywnego, nie ma się do czego odwołać. Zazwyczaj są dwie sprzeczne opinie. No tak jest ze szczepieniami. No, są dwie sprzeczne opinie. Nie ma arbitra. No i właśnie po to jest wolne, żeby człowiek mógł... I rodzic ma podjąć decyzję. To, jeden powie lekarz to, drugi to powie tamto. Okay, i po to jest wolne. Ale są jeszcze... Konsekwencje potem sam. Tylko rodzic. Szanowni Państwo, ale są też takie sytuacje, kiedy na przykład jeżeli chodzi o szczepienie na gruźlicę. No jest powszechna opinia wśród lekarzy, że ona jest niepotrzebna. Powszechna. Ja nie znam jednego autorytetu, jednej wypowiedzi, który mówi tak, szczepmy te noworodki na gruźlicę, bo to warto. Ani sztuki. Nie znam czegoś takiego. I co? I szczepimy. No bo tak się robiło, tak się robi. Przetargi już były, zakupy są zrobione. No, to jest też chore. Jacku, bo